nasze 5 typów uczniów. Tak, 5 typów uczniów. Ten. Dobra. Pierwszy to jest skłon. Bardzo dobrze się uczy. Nigdy nie dostał jedynki, czwórki, trójki, ani dwójki. Bardzo dobrze się uczy, ma szóstki, piątki. Nigdy. Dzieci go bardzo nie lubią, bo jest nieznośny dla nich. Proszę panią, ja wiem, proszę. Psy to są ludźmi dobrymi. To są prywatne zwierzęta ludzi. Bardzo lubią dotykać, bardzo lubią kładać się po brzuszku i lubią się miło skotać. Jej szóstka! Drugim typem jest skarży byta. Dzieci go bardzo nie lubią, bo ciągle skarży, że ktoś nie odrobił pracy domowej, że kogoś ktoś bije, albo ktoś niechcący się potknął. I tak skarży, bo się potknął na jakiegoś kolegę, a się przeprosi i to ona zauważa. I dziewczyny jej bardzo nie lubią i nie ma koleżanek. Proszę panią, Zuzia nie odrobiła pracy domowej. A ona ci pani Kasper rzuca mnie popcornem. Przecież jak nie wolno. A ona ma pofarbowane włosy na blond. A tak naprawdę naturalnie jest brunetką jak ja. A widzi pani? Piotrek je. Ona mi pociągnęła warkocze. No proszę panią. Widzi pani? Lula do mnie pokazała język. Trzecim typem jest blondi. Chłopcy ją bardzo uwielbiają, wręcz szanują, bardzo dbają o jej wygląd, czeszą ją, a ona jest piękna. Bardzo w dobry sposób. O, proszę panią, no nie odrobiłam, bo chłopaki do mnie dzwoniły. No wie pani, jacy są chłopacy, zawsze się pewnie duszą. Dobrze mówię, chłopcy? No. Proszę panią, to dużo mi zajęło. Proszę mnie zrozumieć. Dziękuję. No chłopaki zawsze na mnie coś na mnie robią, czeszą mnie albo coś. Bo chyba jestem taka piękna w klasie, że nie wiem. O co ci chodzi, Zosia? No co pokazujesz do mnie język? Co jesteś zazdrosna, że ja mam chłopaka, ty nie? To się okaże. Weź, bo zaraz jak cię rzucę. No dobrze, proszę pani, będziemy spokojni. Czwartym typem jest... dziewczyna, która spóźnia się na lekcję. Trzeba czekać na nią jakieś 5 minut. Pani wstawia jej spóźnienie, bo się spóźniła. Ona jest lubiona z całej szkoły. Fajna jest, ale spóźniacka. Przepraszam, proszę pani, ale się męczyłam z ubieraniem się i wziąć jakiekolwiek ubrania. Przepraszam bardzo. Jestem taka schludna ubrana, jestem taka pełzarka, ale wiesz pani, tylko plecak sobie wezmę. O Jezu, są na korytarzu w mój plecak. Wezmę plecak i sobie wyjmę szczotkę. Miałam szczotkę. Teraz sobie schowam. O Jezu.
Jezu, ja nawet nie zdążyłam zjeść śniadanie. Proszę Panią, niech Pani mi wybaczy. Co? Zrobiła Pani mi spóźnienie? Przepraszam, już to nie, nigdy się, już to się nie powtórzy. Na serio.